Siemanko, witajcie! Ja jestem oczywiście Poczciwy Krzychu, witam was na moim kanale, ale witam was też w nowym roku, ponieważ ten dzień, którym właśnie dzisiaj oglądacie, mija okrąglutki rok, odkąd powstał mój kanał. Dlatego też dzisiejszy film będzie poświęcony troszeczkę podsumowaniu tego roku z jakichś najciekawszych akcji, ale również od domowników, od ekipowiczów. Przeprowadzimy sobie z nimi po prostu takie malutkie wywiady, w których zapytam ich, jak minął im 2020 rok, jakie mieli z tym wspomnienia, czy może miłe, może były jakieś niemiłe okresy w ich życiu w tym roku. Zapytam ich też również o postanowienia noworoczne, bo słyszałem, że dużo osób tutaj założyło sobie różne postanowienia, w tym ja. I też myślę, że ekipowicze wam przekażą fajne życzenia noworoczne. Ja z mojej strony zacznę moim postanowieniem noworocznym. Mianowicie chciałbym w nowym roku o wiele bardziej skupić się na swoim kanale, a bardziej w tym kierunku, żeby po prostu filmy, które produkuję, były bardziej dopracowane, żebym poświęcał na nie więcej czasu i chciałbym się też nauczyć montować te filmy, żebym po prostu mógł sobie w dowolnym momencie pójść po prostu na dół, zrobić sobie coś po swojemu, w takiej wizji, jaką ja mam na to wizję po prostu, i chciałbym mieć taką dowolność w tym kierunku, dlatego też chcę po prostu nauczyć się montować. Także moje postanowienie jakby już znacie, resztę postanowień, resztę ekipy poznacie troszeczkę później, ponieważ najpierw zrobimy sobie krótkie, szybkie podsumowanie roku 2020. Dawaj, 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 dwa i hej! Nagrałem wtedy dokładnie 5 filmów na mój kanał. Docelowo początkowo miało być jeden film w tygodniu, więc 4 filmy w miesiącu powinny się pojawić, ale pojawiło się 5. Nie pamiętam dokładnie dlaczego, ale pierwszy film, czyli nauka driftu z ekipą. No w tym filmie ewidentnie widać, że to był mój początek. Jeszcze nie czułem się tak swobodnie przed kamerą, nie wiedziałem za bardzo co mówić. Czasami dużo razy powtarzałem różne sceny i się troszeczkę stresowałem, ale koniec końców wyszło całkiem okej. Dalej w tym momencie, w styczniu pracowałem jeszcze u Karola, bo to jest aż do marca, więc w styczniu musiałem pogodzić i pracę, obowiązki tutejsze, które pewnie już wiecie jakie były, ponieważ dużo razy o tym mówiłem, oraz nagrywanie filmów na YouTube'a. Styczeń był taki dosyć, powiedzmy, intensywny i stresujący, ponieważ, wiecie, początek kanału, dużo nagrywania i tak dalej. Pewnie chcielibyście też poznać na przykład różne statystyki z początku okresu jakby mojej działalności w internecie. No i tutaj mogę wam powiedzieć na przykład, ile zarobiłem w moim pierwszym miesiącu, nagrywania filmów. Moja pierwsza wypłata YouTube'owa ze stycznia, którą dostałem dopiero w lutym, wynosiła 5637 zł, minus, musiałem tam odprowadzić jeszcze pewne kwestie finansowe związane z różnymi rzeczami, więc finalnie gdzieś wyszedłem koło, myślę, 3000 za pierwszy miesiąc działalności w internecie na plus. Zrobiłem też w tym miesiącu 5 milionów wyświetleń i zdobyłem, uwaga, aż 520 tysięcy subskrypcji. W pierwszym miesiącu 520 tysięcy subskrypcji, gdzie pierwsze 100 tysięcy wleciało w 55 minut, 200 tysięcy wleciało w 4 godziny i 20 minut, no. I ogólnie 3 stycznia, wtedy kiedy zacznę moją karierę YouTube'ową, kiedy zaczynał się rok, na moim Instagramie było 695 tysięcy followersów, więc dosyć sporo. I już w ogóle tutaj mam pierwszego screenshota. 16 stycznia pierwszy raz pomyślałem o nowym samochodzie i o nowej rejestracji, zobaczcie. K1NDLY. Wtedy wymyśliłem sobie moją rejestrację już 16 stycznia i sprawdzałem, czy jest dostępna. Jak się później okazało, była dostępna i ją miałem. Także mega spoko. Przestraszyłam się. Witam serdecznie, Krzysztof jestem. Znaczy, Krzysiek nam nie mówią tutaj na filmie. Pierwszy miesiąc był intensywny, ale przejdźmy do lutego. Miesiąc luty, łącznie zgromadziłem 5,5 miliona wyświetleń. Przypominam, że dalej robiłem 4 odcinki w tygodniu, więc średnia odcinka jednego była ponad milion wyświetleń, dosyć sporo. Zgromadziłem dodatkowe 104 tysiące subskrypcji, no i tutaj już zarobki były troszeczkę większe, ponieważ około YouTube, tak jak YouTube pokazuje w statystykach, około 8,5 tysiąca złotych, ale to oczywiście minus, tam jeszcze dochodziły różne minusowe kwestie, więc tam no, na czysto zawsze chodziłem, powiedzmy, troszeczkę mniej. Myślę, że około 5 tysięcy wtedy miałem na czysto. W lutym wleciał też pierwszy film, który zrobił chyba jedne ze słabszych wyświetleń, mianowicie był to film, w którym nagrywałem na torze, typowo samochodowy film, wtedy też zmienił się mój pogląd na nagrywanie filmów. Wydawało mi się, że po prostu content motoryzacyjny, który założyłem sobie na początku, nie za bardzo mi pasował. Nie za bardzo pasował wam przede wszystkim, bo mi pasował. Wam nie pasował, ponieważ wyświetlenia zawsze były mniejsze i wtedy zacząłem troszeczkę odchodzić od tego wszystkiego. Jak widzicie teraz, dużo jest pomieszania lifestyle'u z motoryzacją, troszeczkę mniej jest tej motoryzacji, ale w przyszłości chcę to zmienić. No i w lutym też w ogóle była mocna passa, ponieważ wrzuciłem 5 filmów, z czego 4 na 5 filmów wbiły ponad milion wyświetleń. I właśnie ten jeden film, to jest ten film, o którym wam przed chwilą wspomniałem, czyli ten z
z samochodami na torze. On zrobił wówczas chyba 600 tysięcy, reszta zrobiła po milionie. Więc tutaj to mi wtedy mocno pokazało, że jednak motoryzacja to jest jeszcze nie to, z czym chciałbym w 100% wlatywać na ten kanał. No, to jest sobie 3 minutki i zderza kamera. Potwór, to jest potwór. Lećmy dalej. Marzec, trzeci miesiąc roku, koniec daily. W tym miesiącu działo się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Koniec daily wiązał się z tym, że skończyliśmy nagrywać codzienne odcinki, ale też skończyła się w tym momencie też pewna moja kwestia, ponieważ ja przestałem w tym miesiącu pracować u Karola, u chłopaków. Tutaj pamiętam, że miałem taką małą wątpliwość, mianowicie jakby przez cały ten poprzedni rok, kiedy ja pracowałem, miałem bardzo dużo obowiązków. Chłopaki z każdą rzeczą, którą mogłem ja załatwić, przychodzili po prostu do mnie i ja się bardzo często zastanawiałem, czy na przykład jak skończy się daily, czyli też skończy się okres, w którym jakby ja pracuję, to czy będzie taki moment, że oni po prostu, będzie jeden moment odcięcia, w którym przestaną mnie prosić o różne rzeczy, które prosili mnie wcześniej, czy może dalej będą mnie prosić o te rzeczy. Ja myślałem, że będą mnie dalej prosić z czystego przyzwyczajenia po prostu, że jeżeli oni byli przyzwyczajeni do czegoś, żeby do mnie napisać, żebym ja coś zrobił, no to, że to będzie dziać się dalej. I ku mojemu zdziwieniu tak się nie stało, ponieważ naprawdę, jeśli był ostatni dzień daily, wtedy też jakby chłopaki przestali totalnie mnie prosić o różne rzeczy. Bardzo fajnie, mega spoko. Myślałem, że po prostu to się będzie dalej ciągnąć, ale tak się nie działo. Stany, bardzo mocny okres w moim życiu. Nagrałem też o tym odcinek, nie jeden. Dużo miłych sytuacji stamtąd wspominam. Nagraliśmy z imieniem Majkiem piosenkę. Finał 365. Bardzo niezwykły moment. To była to piosenka z okazji zakończenia projektu Daily, która bardzo miło się przyjęła. Codziennie nowe filmy, uda się nagrywa. 3, 6, 5. Nawet o tej piosence pisało Radio Eska. Swoją drogą, kiedy ja założyłem swój kanał, również pojawił się artykuł na stronie Eski. Piosenka finału zrobiła spore zamieszanie. Otworzyła też takie po prostu fajne chwile w naszym życiu. Bardzo miło je wspominamy i... O, siema. Właśnie Mini Mike, mówiłem o naszym finale, o naszej piosence. Siemanko, witam serdecznie, nazywam się Mini Mike, a Krzysiu to jest mój najlepszy hype-man. Na pewno powstanie jeszcze nie jedna pioseneczka z naszym udziałem, także wyczekujcie. W marcu tylko 4 filmy na moim kanał wleciały, zrobiły łącznie 5 milionów wyświetleń, 101 tysięcy subskrypcji mi przybyło, no i tam zarobione było powiedzmy około 6-7 tysięcy, myślę. Myślę, że 7 tysięcy zarobiłem w tym miesiącu. Czujemy się jak między swoimi najlepszymi ziomeczkami, więc nie ma problemu z tym, jak Mike sobie biegnie z gołym siurem gdzieś obok, albo Patecki pokazuje tylną część swojego ciała. McLaren 570S. W takim samochodzie idą dziewczyny, a ty tylko tak. Pytanie będzie muzyczne. Kwiecień, miesiąc czwarty. No i w tym miesiącu nie działo się za bardzo nic szczególnego. Byliśmy w Stanach, był lockdown, za bardzo nie mogliśmy wychodzić, dlatego też odcinki, które ja wrzucałem na kanał, były bardziej statyczne, wykonywane z domu. No i raczej cały czas siedzieliśmy na chacie, więc tam pojawiały się odcinki, były odcinki ze Stanów, co tam się działo. Ogólnie 4 miliony wyświetleń w tym miesiącu, 54 tysiące subskrypcji doszło i zarobek troszeczkę spadł. Minimalnie było niżej niż w marcu. No i wbiłem milion na Instagramie w tym miesiącu w ogóle. Milion obserwujących na moim Instagramie. Przełomowy moment, świetna sprawa. Ja pierdolę, co jest grane? Ci zatniem, ale siedzę tu już długi czas. Nie patrzę za siebie i w podłogę wciskam gaz. W miesiącu po namowie wujka Łukiego w końcu odpaliłem 2 odcinki tygodniowo, więc miesięcznie 8 odcinków, no i tutaj już 7,5 miliona wyświetleń w tym miesiącu wleciało, dodatkowo 65 tysięcy subskrypcji. O i tutaj zarobki poszły też grubo w górę, ponieważ myślę, że około 11-12 tysięcy za ten miesiąc się zarobiło. Podejmując podatek i to, ile z tej kasy idzie na firmę, to zarobiłeś tak z 2000 zł. Pokazuje to, ile YouTube pokazuje mi, ile zarobiłem, a na to jeszcze oczywiście szły różne prowizje, o których nie będę mówił. Na odcinki dużo też czasami wydawało się pieniędzy, żeby jakoś tam... Choćby nawet na wypożyczenia samochodów. To kosztowało bardzo dużo. To, co ja wam teraz mówię, te kwoty, one bardzo różniły się od rzeczywistości. Maj to był ciekawy miesiąc, wtedy siedzieliśmy sobie w tych Stanach, ja grałem w różne gry, grałem w Tibie, zacząłem też grać w bilarda, i to nie tego na żywo, ale tego
internetowego. I tutaj niezwykła passa. Coś, czym musiałem wam się pochwalić. Moi drodzy, pewnie kojarzycie taką grę jak 8 Ball Pool na miniklipie. Moi drodzy, passa 23 zwycięstw pod rząd. To nie jest nic, co można, co coś osiąga tak o. Tu trzeba mieć skilla po prostu. Oby ci źle poszło, Krzysztof. Czy mam aktualnie dziewczynę? Podchwytliwe? Czy my o czymś nie wiemy? Czerwiec! Miesiąc czerwiec przyniósł naprawdę mocne wyświetlenia, ponieważ prawie 9 milionów w tym miesiącu zostało wyświetleń zgromadzone, co daje ponad bańkę na jednym filmie, a przypominam, że filmów było 8. 65 tysięcy nowych subskrypcji, przychód 24 tysiące 800 zł. W czerwcu też wleciała moja nowa kolekcja, moja kolekcja koszulek Kindly. Jedna wleciała z tatuażem, druga wleciała z napisem. Z tego miejsca chcę wam też powiedzieć, że wkrótce pojawi się nowa kolekcja. Troszeczkę więcej rzeczy wleci, będą takie rzeczy uniwersalne, które każdy może sobie kupić, ale będzie też rzecz związana z moją M2-eczką. Od 1 czerwca byliśmy w Polsce i wtedy też bardzo poważnie zacząłem myśleć o swoim samochodzie nowym. Wtedy na celu miałem konkretnie BMW M2 i zabrałem się za przejęcie cesji. Przejęcie cesji nie było takie łatwe, trwało ponad 3 miesiące, gdzie koniec końców nie udało mi się tego zrealizować. Trwało to 3 miesiące, straciłem naprawdę dużo nerwów i czasu. Jak wiecie, później udało mi się ogarnąć nową furkę z salonu na nowych warunkach, co jest mega spoko, ale to o tym później. Heniu! Ja. Zepsułeś kurwa wszystko! Fura jest ubezpieczona w pełni, więc możemy ją nawet skasować. Lipiec, piękny miesiąc, ponieważ są wtedy moje urodzinki. Był wtedy, pamiętam, mocny drunk stream. Pamiętam, że za każdy mocniejszy donate piłem piwko i wtedy ciężko mi było. Skończyłem tak upity, że masakra, ale też dostałem od całej ekipy bardzo fajny prezent, torebeczkę Gucci, która leży w moim samochodzie na tylnym siedzeniu i towarzyszy mi do dzisiaj. Jestem z niej bardzo zadowolony, bardzo dziękuję każdemu. Nie, Krzychu! Nie. Gdzie ty byłeś, stary? O! Kurwa, gdzie ja nie byłem? Ogólnie chciało mi się sikać, więc byłem tak pijany, że nie chciałem pójść do ubikacji, się tam wysikać, tylko na zewnątrz, żeby nie pokazywać tego wszystkim, jaki jestem pijany. No i poszedłem się wysikać w jakieś krzaki, okazało się, że tam była skarpa, więc spadłem z tej skarpy, poturlikałem się tam w dół, wtedy potargałem sobie spodnie od garnituru, dlatego były takie uświnione, ponieważ tam spadłem. Nic nie zgubiłem, więc jakieś są tam pozytywy tego, no a resztę widzieliście już, dalszą część historii widzieliście u Karola na kanale. Też raczej nie działo się nic konkretnego, 7,8 miliona wyświetleń, dodatkowych 37 tysięcy subskrypcji i 26,5 tysiąca dochodu. Siemaneczko, proszę bardzo, dla ciebie. Dzięki wielkie. No i elegancko, pan Paweł otrzymał zamówienie, bardzo się cieszymy. Biorę za rękę i robię amoniu. Amoniu wchodzi cały rozpaczony. Nie wiem, co się dzieje, chyba ją rozpierdolę. O! W sierpniu mocno przełomowy moment, ponieważ w końcu po 5 miesiącach, przypominam, że wtedy, kiedy nagrywałem odcinek na torze, który wspominam, że siadł tak słabo, to w tym, podczas nagrywania tego odcinka dostałem telefon, w którym dowiedziałem się, że niestety mój Opelek na hamowni umarł. Silnik wybuchł i tam skończyła się era tego samochodu, on został kilka miesięcy później sprzedany jako uszkodzony, a w tym miesiącu, w sierpniu, 21 sierpnia dokładnie, odebrałem swój nowy samochód BMW M2 z salonu. No był to bardzo wzruszający, ekscytujący moment w moim życiu. Pamiętam, strasznie wtedy czułem się niesamowicie i pamiętam, że przez pierwsze 3 lub 4 dni posiadania tego samochodu po prostu odczuwałem takie dziwne... Miałem takie uczucie, że ten samochód nie jest mój, że ja go dalej wypożyczam, ponieważ przez poprzednie 5 miesięcy bardzo często wypożyczałem samochody sportowe z różnych wypożyczalni, dużo hajsu na tym przepieprzyłem, ale było warto. Dużo doświadczenia zebrałem jazdy sportowymi samochodami, dużo odcinków się pojawiło z tego i dopiero po jakimś czasie do mnie dotarło, że ten samochód jest mój i że ja mogę sobie w każdym momencie do niego wsiąść i pojechać i tak dalej. W sierpniu wtedy też przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania. Skończył się dom ekipy, przez chwilę mieszkaliśmy w różnych miejscach. Początkowo wydawało się, że będzie to strzał w dziesiątkę, że jest to po prostu idealna sprawa, po prostu wyprowadzić się do mieszkania, w którym będzie spokój, w którym nie będzie nagrywania, w którym każdy będzie miał swój kąt. Jak się okazało, niestety tak nie było. Tłumaczyłem tą kwestię na odcinku, w którym przeprowadzaliśmy się do obecnego mieszkania. W każdym razie w dużym skrócie nie było rodzinnej atmosferki, mieliśmy do siebie kawałeczek, nie można było się spotkać normalnie w każdym momencie. To był największy ból, ale na szczęście
szczęście wprowadzenie tutaj troszeczkę uskrzydliło mnie, że tak powiem. Myślę, że w związku z tą przeprowadzką pojawił się też gorszy okres, można powiedzieć najgorszy okres w mojej karierze YouTube'owej. Jeżeli tak patrzę teraz na przestrzeni całego roku, to był to najgorszy okres, ponieważ w tym momencie nie miałem totalnie pomysłów na filmy. Chodziłem zdołowany, nie mogłem nic wymyśleć sensownego, nie mogłem wpaść na żaden sensowny pomysł, bo zawsze gdzieś w głowie siedział mi idea, miałem taką ideę, żeby zawsze do każdego filmu latać z samochodu. Nie chciałem tego robić, ponieważ miałem przeżycia z poprzednimi filmami, gdzie te samochodowe filmy po prostu nie siadały i na siłę starałem się wymyślić coś innego, ale gdy tylko wpadłem na jakiś inny pomysł, to z drugiej strony odzywał się taki głos, że przecież ja miałem robić rzeczy samochodowe, nie będę kopiował jakby filmów innych domowników i byłem taki mocno rozdarty, nie wiedziałem co nagrywać. Można powiedzieć, że miałem taką leciutką depresję twórczą. Na szczęście później zaczęły mi wpadać do głowy jakieś spontaniczne pomysły, które zacząłem realizować i teraz jest o wiele lepiej, ponieważ przy każdych nagrywkach, kiedy coś nagrywam, zawsze gdzieś do głowy wpadnie jakiś nowy pomysł szybki, ktoś zawsze podrzuci jakiś fajny pomysł. Mocno się to poprawiło i po prostu chciałem tylko, żebyście wiedzieli, że miałem taki okres w swoim życiu, ale bardzo wtedy przejmowałem się liczbami, przejmowałem się tym, że nie mam co nagrywać, że nie wiem co będzie później, w przyszłości i tak dalej. Dobrze! Tamta piana na tamtej menu to było jakieś totalne gówno, to była woda wymieszana z płynem do naczyń chyba. Halo. Moi kochani, właśnie dostałem telefon! Właśnie nakrzyczałem, tutaj wykrzyczałem w domu radośnie, są tablice rejestracyjne do odbioru, więc lecimy się troszeczkę pobawić, mam nadzieję, że będzie sympatycznie. Co się stało? Spadłem ze schodów i mam taką bułę pod okiem. Wrzesień. Tutaj też jakby jest kontynuacja tego gorszego okresu twórczego, ponieważ wyświetlenia wtedy radykalnie spadły. W naszej ekipie tutaj zawsze chodziło takie, było takie... Co mówi Radosław, kurwa? Przeświadczenie. Było takie przeświadczenie, że miesiąc wrzesień jest zawsze najgorszym miesiącem dla youtuberów, którzy mają młodszą widownię, ponieważ, nie wiem, tłumaczyło się to tak, że młodsi idą do szkoły, zajmują się szkołą, nie oglądają już internetu, więc te wyświetlenia zawsze były mniejsze. Wtedy w tym miesiącu widać to było, ponieważ zrobiłem dwukrotnie mniejsze wyświetlenia niż w sierpniu, a w wrześniu było już tylko 3,3 miliona. Dochód subskrypcji też był o wiele mniejszy, ponieważ tylko 8,5 tysiąca subskrypcji w tym miesiącu mi doszło. Kasa dużo się nie zmieniło. Przychód mam tutaj zapisany około 23 tysięcy w tym miesiącu. Kurki przygotowane. Co? Kupiliśmy telewizor. Nie wiem co ja oczekiwałem, ale kupiłem 65-calowy i nie wejdzie do BM-ki. A my będziemy mieszkać dosłownie obok. Także jak widzicie, ekipa znów w komplecie. Październik był też takim miesiącem, w którym nie działo się za dużo, ale był jeden moment, w którym zadziało się. 5,5 miliona wyświetleń, troszeczkę skoczyło to do góry, 20 tysięcy subskrypcji na moim koncie doszło i 26,5 tysiąca dochodu, więc widać, że tutaj to mocno skoczyło. I pojawił się też mocny film, wprowadzka do aktualnego domu, w którym nagrywam. Film zrobił 1,5 miliona wyświetleń i zarobił najwięcej pieniędzy, ponieważ sam jeden ten odcinek zarobił 7,5 tysiąca złotych. Listopad. Czas, w którym poznacie mój nowy wygląd. Miało być piecem, to było piecem. Przedostatni miesiąc tego roku, 5,2 miliona wyświetleń na moim kanale, 18 tysięcy subskrypcji doszło i 20, prawie 9 tysięcy dochodu. Sporo. Wtedy zmieniłem jeszcze swoje włosy. 6 listopada zmieniłem włosy, które mam obecnie i jakby jestem z nich najbardziej zadowolony. Miałem wcześniej jakieś fioletowe, miałem czerwone, ale z tych jestem najbardziej zadowolony i z koloru, i z stylu, w jaki się obciąłem. Na początku troszeczkę nie wyglądało to git, bo miałem strasznie krótkie te włosy, a ja źle wyglądam w krótkich włosach, ale teraz wyglądam naprawdę według mnie ok. Pierwsze modyfikacje auta. 24 listopada w końcu udało się coś zmodyfikować w tym samochodzie. W końcu miałem pieniądze na to przede wszystkim, bo tak jak mówiłem wcześniej, nic nie miałem odłożonego. Goniłem z hajsem z miesiąca na miesiąc, dlatego też nie pojawiało się nic. Miałem też priorytety, spłacenie Stanów Zjednoczonych. Jeszcze tam pewne zaległości zostały, wszystko zostało opłacone, także git. No i 9 listopada wbiłem milion na swoim YouTubie. Milion w mniej niż rok, dziękuję wam bardzo. Człowiek się ma, no. Siema, witam, witam. Kupiłem se ledy nowe. Nowe ledy. Kupiłem. Nie no, on...
No i grudzień, koniec właściwie aktualnego miesiąca, nic szczególnego się nie działo, totalnie nic się nie działo. 4,3 miliony wyświetleń, 12 tysięcy nowych subskrypcji i na tą chwilę zarobione około 20 tysięcy, znaczy zarobione przychód 20 tysięcy. Jak widzieliście, przeskok z 4 odcinków do 8 odcinków miesięcznie dał duże możliwości, większe finansowe. Ja chciałbym wam szczerze życzyć jak najlepszego roku, żeby był o wiele lepszy niż ten aktualny, żeby zdrowie było, żebyście spędzali dużo czasu z rodziną. Rodzina jest bardzo ważna. Przenosimy się do reszty ekipowiczów i sprawdzajmy, jakie oni, co oni mają do powiedzenia, jak minął ich rok, jakie mają postanowienia na nowy rok i czego chcą wam życzyć w nowym, nadchodzącym roku. Mój współlokator, jeszcze? Czy... Jeszcze. Dowiecie się, u Mini Majka za niedługo gruby film. Ale zadam ci trzy szybkie pytanka. Pierwsze pytanko, jak minął ci 2020 rok pod względem, powiedzmy, YouTube'owym, twórczym? Były jakieś lepsze momenty, gorsze momenty? Może coś wyjątkowego się stało? Są lepsze i dobre momenty, no nie oszukujmy się. W Stanach było super. O, było w Stanach też było git. Później było takie załamanie. W takim razie masz jakieś postanowienia na 2021 rok? Mam. Jakie? Pierwsze postanowienie, jak widzieliście już chyba u Karola na filmie, to jest takie, że nie piję. Ale nie do końca roku, do dnia dziecka. Będę chciał wypuścić album. Muzyczny? Muzyczny. Zęby będę chciał sobie zrobić. Spoko. I to też już się powoli dzieje. No i dalej będę próbował to prawo jazdy ugryźć. No i chyba takie mam postanowienia. No to masz grube postanowienia, fajne, oby wszystkie się spełniły. No i słuchaj, z racji tego, że ten odcinek jakby jest emitowany 1 stycznia, czyli w nowy rok, jakieś życzenia noworoczne dla naszych widzów. No, kochani, ja wam będę życzył tutaj, no, zdrowia, szczęścia, miłości, bo tego nie kupicie za pieniądze. No. A no i tobie też się liczy. Dziękuję. Jakby twoja twórczość na internecie, w YouTube zaczęła się całkiem niedawno? No to tutaj też nie zrobił researchu, bo zaczęła się już dawno, ale na nowo się rozpoczęła. A okej, okay, dobra. Opowiedz widzom właśnie, jak minął ci 2020 rok? 2020 rok to był dobry rok. Dużo pieniędzy miałem, dużo wódki piłem i w kolejnym roku czy sobie tego samego. Nie, no dobra. Dużo pieniędzy miałem. Dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. Duży wpływ na to, co się działo. Tak, pandemia miała oczywiście ogromny wpływ na to, co się działo w mojej głowie i w moim aparacie, w moim Photoshopie i w moim Lightroomie. Zdjęcia robiłem przeróżne, ale koniec końców wydaje mi się, że ten rok był bardzo dobry. Rozwinęliśmy się wszyscy. No. Ja pod względem fotograficznym na pewno osiągnąłem kilka fajnych sukcesów. Największym z nich to jest oczywiście publikacja zdjęcia w Forbesie, ale mam nadzieję, że 2021 będzie lepszy i pozwoli mi z tego domu czasami wyjść częściej. Okej, okay, masz jakieś postanowienia na 2021? Tak, na 2021 rok mam takie postanowienie, że na pewno chciałem być regularny w moich filmach. Może jakieś życzenka noworoczne dla widzów? Słuchajcie, a wam życzę tego samego, co sobie. Czyli dużo pieniędzy, dużo wódki i dużo zdrowia. Świetne życzenia! Jak minął ci 2020 rok? Czy może były jakieś, wiesz, takie pod względem YouTube'owym, twórczym, niezwykłe momenty? Zlotów trochę było. Było, no. Wczoraj mówię nawet do Martysi, że 2021 rok wcale nie był taki zły. 20. Tak. 2020, a potem 2021. Tak. Bo ja k***a jestem z innego... Nie. 20 rok był okej, okay, według mnie. Wcale nie był taki zły. Co prawda niestety pandemia nas dopadła mocno i że tak powiem zepsuła bardzo, bardzo dużo planów i gdyby nie ona, to ten rok byłby pewnie piękny, nie? Pewnie byłby tak, że wszyscy byśmy mówili, że był najpiękniejszy w naszych życiach. Byłyby festiwale, byłyby zajebiste wakacje, podróże. Myślę, że wszyscy się bardzo rozwinęliśmy. Podejli Karola, potem te Stany. Naprawdę każdy z nas stał się dużo lepszym twórcą i gdzieś tam jesteśmy na już dużo wyższym poziomie niż byliśmy. Czy masz jakieś postanowienia na nadchodzący rok? Postanowienie jedno, bardzo mocne. Robię formę życia. Do mojej prywatnej listy postanowień noworocznych dorzucam również to, że chcę w końcu zrobić formę. Elegancko, w takim razie. Sam z siebie stwierdziłem, że muszę, po prostu. Spasłem się w Stanach tak, że to jest... Ja też. Kino noworoczne życzenka. No to co? Nawzajem! Jak minął mi ten rok? To był najdziwniejszy rok w moim życiu. W sensie było bardzo dużo takich fajnych chwil, ale było bardzo dużo takich też złych chwil. Czy jakieś postanowienia na nowy rok masz może? Nie mam żadnych postanowień, bo ja nigdy nie spełnię tych postanowień. Okej, okay, no to w takim razie jakieś szybkie życzenia takie noworoczne dla naszych widzów. Chciałabym wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Pomyślności, dużo zdrowia, żeby wam się wszystko układało, spełniacie swoje marzenia. Jaki był 2020 rok? Jak ci przeminął? Po pierwsze, dużo się nauczyłam, po drugie, bardzo się też ze sobą zżyliśmy, po trzecie, mogliśmy zobaczyć dużo świata mimo wszystko. Aha. Na te warunki, które gdzieś tam panowały. A jakieś postanowienia na nowy rok masz może? Oj, mam dużo. Chciałabym wrócić nawet nie o tyle na siłownię, ale po prostu też więcej się ruszać, ćwiczyć. Chciałabym też częściej wracać do domu, żeby częściej widywać się z moją siostrą. Jeszcze mieć większą wyobraźnię i kreatywność, nad tym też pracować i zwiedzić
trochę świata. To jest moje postanowienie. Może chcesz przekazać jakieś życzenka takie noworoczne naszym widzom? Ja bym chciała wam życzyć, żebyście spełnili wszystkie swoje marzenia, nawet jeżeli wydają się super nierealne, ale jeżeli w nie uwierzycie, ułożycie takiej małej cegiełki, będziecie pracowici, to na pewno się spełnią. I właśnie to jest też ważne, żeby osiągać te swoje małe, większe cele. Życzę wam, żebyście odnaleźli prawdziwych przyjaciół, bo to też jest ważne. Jaki był twój 2020 rok? Wszyscy wiemy, że założyłaś kanał. 2000! Dobra, 2020. I jakby... dlatego ten rok był dla mnie bardzo rozwojowy. I pomimo tego, że rok dla mnie nie zaczął się zbyt dobrze, bo też wtedy, jak wiemy, nasze relacje nie były jakoś bliskie, nie mieszkałam z wami i na przełomie tych kolejnych miesięcy wszystko się udoskonalało, zamieszkałam z wami, dużo rzeczy myślę, że sobie też wyjaśniliśmy, zadbaliśmy w tym roku o relacje i to wszystko jakoś tak się rozwinęło i dla mnie ten rok był bardzo fajny. Postanowienia na 2021 rok? Ja no, nie przywiązuję się jakoś do tego 1 stycznia, że razem z tym dniem po prostu zacznę, wiesz, siłka i w ogóle nie wiadomo co. Ale chcę ogólnie o siebie dbać długodystansowo, rozumiesz? Żeby nie mieć zapału tylko przez pierwszy miesiąc, tylko żeby nie zapominać o tym. Wiesz, rok nie trwa jeden dzień, a cały rok, więc jest na to czas. Może po prostu wam pożyczę tego, żebyście zrealizowali swoje postanowienia noworoczne i żebyście byli w tym wszystkim wytrwali i żeby ten rok był po prostu fajny. Jak minął się 2020 rok? 2020 rok jest to sinusoida. Czujemy się jak na roller coasterze. Na samym początku jest super, później nagle jakieś przeciwności losu. Ale aczkolwiek, jak mówi to Barack Obama, jutro też słońce wzejdzie. 2020 rok jest metaforą czegoś tam. Nie możemy zapamiętać. Przechodzę, kurwa. Uśmiechnijmy się i brnijmy w ten 2021 z jeszcze większym pierdolnięciem, wierząc, że uda się. To jest kurwa moja rozprawka z polskiego w podstawówce. A teraz masz jakieś postanowienia noworoczne na 2021 rok? Chcę skończyć studia w 2021. Chciałbym rzeczywiście jeszcze bardziej się rozwinąć na tym YouTubie i przede wszystkim naprawić zdrowie i mieć dobre relacje ze znajomymi. Po prostu, może po prostu życzenia, odpowiedź. Życzenia noworoczne dla naszych widzów, ponieważ ten film jest idealnie w nowy rok. Chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się 2021 roku. Naprawdę. I teraz przede wszystkim, jako osoba doświadczona, dojrzała, mogę wam powiedzieć tyle. Dziękuję. Dzięki. No i widzowie, wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, moi drodzy, mam nadzieję, że tak. Jak zdrowie będzie, to wszystko będzie. Wstępujemy w ten nowy rok dużym krokiem, powiedziałbym takim, albo powiedziałbym nawet takim. Widzimy się już w przyszłym odcinku, w nowym roku. Mam nadzieję, że materiały, które będą realizowane z mojej strony tutaj będą troszeczkę lepszej jakości, będą fajniejsze po prostu i tak dalej. Będę się na tym starał, takie jest moje postanowienie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wszystkiego najlepszego na nowy rok i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!